Sir Lamp, wielki golfista. Podaj, klopsiku! Tilu, za nim! Na mój ogon! Jak pokonasz moją blokadę, Lampo? Podam piłkę do klopsika! Dostanę punkt! Klopsiku, teraz do mnie! Okiem wcale nie celuję, kocim zmysłem się kieruję! Lampo, strzał był kociastyczny! Dzięki, klopsiku! Czułem, że będzie punkt! Lampo? Piłka włóczkowa leży tu! Ale jeśli piłka jest tutaj, to za co ten punkt? Piłka golfowa? Skąd się tu wzięła? Ej! To moja! Oddajcie ją! Odkąd grasz w golfa, boss? Od zawsze? To elegancki sport dla kotów z wyższej klasy. Nie jak zbiogon. Zbiogon jest siopcia! Pierwszy dołek. Zobaczmy, co tam robią. Winston gra w golfa. Znowu zwycięstwo. Jestem mistrzem, prawda, kochany Bosie? Oto słynny Winston, mistrz golfa. Oklaski, proszę. Winston? Mistrzem? Co, arcyfrajerzy? Winston i ja jesteśmy mega mistrzami. Nie, raczej mega osiustami. Ogłosiłem turniej golfowy, w którym dowiodę swej klasy. Turniej golfowy? Spoko, zapisz mnie. Ale to jest turniej tylko dla mistrzów, a ty wcale nie jesteś mistrzem. Nie zapraszasz mnie, bo się boisz przegranej. Nie, nie zapraszam cię, bo nie potrafisz grać. Nie przejmuj się, Lampo. Kiedy się nauczysz grać, boss cię zaprosi. Ale ja już umiem grać, milady. Dowiodę tego. Klopsiku, chodź ze mną. Nie pakuj się w kłopoty. Przecież boś cię nie zaprosił. Dlatego na turniej przyjdzie Sir Lamp, Kogucio, koci mistrz oraz Klombik, jego wierny asystent. Klopsiku? Najpierw podjem sobie coś smacznego. Boss, wszystko do turnieju golfowego jest już gotowe. Dzięki, że zostałeś naszym sędzią, Edisonie. Jak dobrze wiesz, ja zawsze gram fair. Już mogę zaczynać. Piłki polecą w kosmos! Chyba wszyscy są obecni. Mamy tylko dwóch graczy, Snowinkę i Kosmo. Tylko oni odważyli się stawić ci czoła. No cała reszta się ciebie bała, boss. Dobrze, zaczynajmy. Chwilę, moment, jeszcze my. A wy? Kim jesteście? Jestem Sir Lamp, a to jest Klombik. Czy my się skądś znamy? Niemożliwe. Po raz pierwszy gram w tym mieście. To znaczy, że po prostu nie znasz bossa, mistrza golfa. O, jedzonko! Z drogi! Przestrzeń dla mistrza.
Boś oczywiście próbuje się rządzić. Dobrze, że tu przyszłyśmy. Popilnujemy Lampo. Sprawdzimy, czy nikt nie próbuje oszukiwać. Zaczynamy! Każdy kot musi posłać piłkę na platformę, by poprawnie wykonać zadanie. Ja będę pierwsza. Uderzę ją zgrabnie i elegancko. Piłka snobinki nie trafiła we właściwe miejsce. Moja poleci jak rakieta! Piłka Kosmo też niestety nie wylądowała na platformie. Tak! Juhu! Dawaj, boss! Moja kolej, teraz ja! Nie ma to jak mój strzał! Brawo! Piłka bossa wylądowała na platformie! Brawo, szefie! Trudno ci będzie mnie prześcignąć, brachu. Moja chrupka! A może spotkaliśmy się na turnieju pstrąga? Kogucio kot jada chrupki kukurydziane, nie pstrągi. Piłka Serlampa wylądowała na platformie. Remis z bossem. Serlamp oraz boss przejdą do drugiego etapu. Kosmo i Snobinka są wyeliminowani. Moja wygrana i tak jest pewna, Serlampie. Lepiej grajmy, boss. Turniej jeszcze trwa. No i czas na przekąskę. Drugie wyzwanie. Trafienie w dołek w najmniejszej liczbie uderzeń. Zaraz zobaczysz, Kropsik. Drogi, ja będę teraz pierwszy. Purchel, zdrab, wiecie, co robi. Oczywiście, boss. Lepiej mieć na nich oko. Hej, gdzie ich wcięło? Dzieje się tu coś podejrzanego. Łatwizna. I gotowe. Dołek w dwóch uderzeniach. Ha, tego wyniku nie da się już pobić. A mnie wystarczy tylko jedno. Czy jedno uderzenie. O, jaka szkoda. Purchel i zdrab oszukują. Milady, musimy wszystkim powiedzieć. Niepowodzenie. Niestety nie udało się. Serlamp miał już dwie próby, więc nie ma szans prześcignąć bossa. Pora na statuetkę dla zwycięzcy naszego turnieju golfa. Bossa! Stop! On oszukiwał! Czyj to głos? Purchel i zdrab użyli liny, by przesunąć cel. A więc boss, jesteś zdyskwalifikowany. Zatem zwycięzcą jest Serlamp. Ale czy to na pewno jest Serlamp? A co Serlamp na to powie? Przykro mi, nie wygrałem. No bo nie byłem zaproszony. A ja tu wpadłem na chrupki. Może grałem nie fair, ale udowodniłem, że jestem od ciebie lepszy, boss. Tu naprawdę? To stań do kolejnej próby, która będzie ekstremalnie trudna. Tylko ty i ja. Bez oszustw. Bez przebrań. I bez chrupek. Bo niestety ta była ostatnia. To wyzwanie będzie naprawdę bardzo trudne. Trzeba trafić do dołka za jednym razem. A piłka ma przelecieć przez drapu wieżę. Świetnie. I obaj zawodnicy mają trzymać kije w ogonach. Hmm.
kocia stycznie! Super, boss! Pokaż, na co cię stać. Nigdy wcześniej nie trzymałem kija ogonem. Lampo, pamiętasz swój kociastyczny rzut wzbij ogonie? Okiem wcale nie celuje. Kocim zmysłem się kieruje. Co on wyprawia? Będzie uderzał z zamkniętymi oczami? Super! Cisza! Jestem mistrzem golfa! To dzięki twojej radzie wygrałem turniej, Klopsiku. Już wiem, jak ci się odwdzięczyć. Gotów, Klopsiku? Tylko przypadkiem udało ci się wygrać, Lampo. Gotowy na rewanż? Jak sobie życzysz. Ale tym razem zagramy w chrup golfa. Fajny rzut, Lampo. Chrup golf to mój ulubiony sport.